Ja stawiam. Hej, jak to powiesz po angielsku? Jak chcesz to wyćwiczyć? Opanować łatwe wyrażenia, żeby załatwić sobie taką sytuację, kiedy chcesz zapłacić za wszystkich? Oglądaj dalej. Trzy łatwe wyrażenia na to, żeby powiedzieć po angielsku ja stawiam. Pierwsze to it's on me. It's on me. Na mnie, dosłownie, to jest na mnie. Ten rachunek w domyśle. It's on me. This time it's on me. Jak zapewne słyszysz, to nie jest wymawiane tak, jak widzisz to na ekranie. It's on me, jako osobne słowa. Tylko jak w wszystkich filmikach zwracam to uwagę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to koniecznie to zrób, bo takich fajnych, krótkich lekcji na luzie jest i będzie coraz więcej. Także dołącz do subskrypcji kanału Enzio i wyłapuj takie krótkie frazy, które mówimy razem. To ma się zlewać w jedno, bo tak brzmi to naturalnie. Śmiało, mów głośno, nie krępuj się, kto tam Cię słyszy, czy nie słyszy. It's on me. Ok? Masz pierwsze. Mhm, powtórzone? Super. Drugie. It's my treat. Treat to kogoś czymś ugościć. Treat to też coś super pysznego. Więc pasuje idealnie. It's my treat. Choose on the menu, whatever you like, it's my treat. Ja stawiam. Ja Was dzisiaj goszczę. Także w lokalu, także poza domem. It's my treat. Pasuje super. I trzecie. To już jest hiper łatwe wyrażenie, tylko myślę, że jak ktoś Ci tego nie powie, to nie przyjdzie Ci do głowy, że tak można powiedzieć w takiej sytuacji i że można czegoś takiego użyć. Ja sobie dam rękę uciąć, że coś takiego kiedyś słyszałeś, ale zapewnie w innej sytuacji. I've got this one. I've got this one, czyli ja to mam. I've got this one. No, no. I've got this one, I'll pay this time, you can pay next time. Albo kiedy jest nas więcej, kiedy mówimy w liczbie mnogiej, bo na przykład przyszliśmy jako para. No, no, we've got this one, you can pay next time, you paid last time, so we've got this one. Tak, wy ostatnio, you paid last time, so we've got this one. Albo pojedynczo sam, za siebie, sama za siebie powiesz, I've got this one. I've got this one. No, no. I'll get the bill. Tak, biorę rachunek. Czyli mamy trzy. It's on me. I'll get the bill. It's my treat. I'll go and get the bill. And I've got this one. Jeśli natomiast wcale nie uśmiecha Ci się płacić za wszystkich, bo rachunek wyszedł duży albo wcale nie tak się umawialiśmy, a rachunek przyniesiono jako całość, możesz powiedzieć let's split the bill. Let's split. Split to dzielić. Na przykład włos na czworo. Let's split the bill. I dzielimy go jako... No właśnie. No jak? Bo może być tak, że ktoś zapłaci dużo więcej niż ktoś inny. Bo ktoś wypił wodę i zjadł sałatkę, a drugi zjadł obiad, dwa dania i jeszcze deser. To można powiedzieć let's go Dutch. Let's go Dutch. Which means everyone pays for themselves. Mhm. Czyli jeśli nie chcesz się naciąć na płacenie za trzy dania kogoś innego, to zamiast mówić let's split the bill i ryzykowania, że ktoś pomyśli, że to jest 50-50, powiedz let's go Dutch. Czyli everyone pays for themselves. Mam nadzieję, że to wideo okaże się dla Ciebie pomocne i że je wykorzystasz. Hmm? It's on me, it's my treat, I've got this one, let's split the bill, or let's go Dutch. Mam nadzieję, że udało się powtarzać razem ze mną. Jeśli nie, obejrzyj wideo jeszcze raz i koniecznie daj mi znać w komentarzu, które jest Twoim ulubionym i jak zwykle płacisz. Tylko pisz po angielsku. To będzie taki pierwszy krok, żeby użyć tego, czego się uczysz. A jeśli chcesz używać angielskiego więcej, wbijaj do Enzio na nasze online'owe albo stacjonarne kursy językowe w Bochni. Tu na pewno przypilnujemy, żeby użyć tego, czego się nauczysz. Bye!